baczność w sztandar szkoły wprowadzić. Na uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz otwarcia hali sportowej Gorzeń Arena imienia Zenona Kęckiego. Proszę o zabranie głosu dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, pana Jacka Zarzyckiego. Przez dziesiątki lat miejsce do ćwiczeń fizycznych była salka gimnastyczna o niewielkich rozmiarach. Na tej sali kształtowało swoją sprawność i podnosiło umiejętności wiele pokoleń naszych absolwentów. Robili to pod okiem znakomitych pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów. Jednym z nich był człowiek o nieprzeciętnych umiejętnościach i niezłomnym charakterze. Pedagog, żołnierz, olimpijczyk, pan Zenon Kęcki. Pozwólcie Państwo, że na chwilę przerwę swoje przemówienie, aby mógł wręczyć z tej okazji pamiątki dla obecnych na sali córek pana Kęckiego. Zapraszam panią Małgorzatę Morzejko oraz panią Halinę Kęcką. Poproszę. Zapraszam starostę wadowickiego pana Mirosława Sotyra. Dzięki wsparciu z województwa, z rządu możemy cieszyć się dziś z młodzieżą tej szkoły tak pięknym, nowoczesnym i potrzebnym obiektem, jakim jest ta hala. Wierzymy, że będzie tętniła życie i że będą w niej rozwijały się nowe talenty sportowe. Jest to dla mnie wielka radość, nie tylko jako starosty, a w poprzedniej kadencji członka zarządu, ale przede wszystkim jako mieszkańca naszego powiatu. Za kilka dni Dzień Edukacji Narodowej i z tej okazji wszystkim pracownikom szkół, placówek oświatowych pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia. W imieniu władz samorządowych powiatu z serca dziękuję za wasze zaangażowanie w pracę, za życzliwość i serdeczność wobec uczniów. O zabranie głosu prosimy przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego pana Józefa Łasaka. Proszę Państwa, Gorzeń, bo tak można powiedzieć, to jest szkoła z tradycją 135-letnią. W tym roku właśnie 135-lecie obchodzimy i w roku olimpijskim jest oddawana ta szkoła. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa szkoła, bo proszę Państwa, ta szkoła posiada mistrzów świata. Pozwólcie, że ja tylko wymienię dwa nazwiska. Najpierw pewnie należy się to profesorowi tej szkoły, Piotrowi Laskowi, który zdobył tytuł mistrza świata podnoszeniu sztangi. Rafał Kumorowski też jest mistrzem, był mistrzem świata. Tutaj były kadry piłkarskie. Wymienię tylko Sobczyńskiego. To był zawodnik reprezentacji polskiej. Widzieliśmy, jak grał. Trzeba marzyć, ale tym marzeniom trzeba pomagać. Cieszę się, że w poprzednim zarządzie pełniąc funkcję członka zarządu
natknąłem się na równie wielkiego pasjonata sportu, dzisiejszego starostę, pana Mirosława Sardyla, więc podziękuję ci bardzo, bo tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy drążyć temat. No i wydawało się na początku, że to zbyt odważnie, że może nie odpowiedzialnie, że nie udźwigniemy wiecha, ale zadłużymy powiat i tak dalej, i tak dalej. Przekonywaliśmy, że damy radę, że jest to możliwe. Była to odpowiedzialna, odważna, ale odpowiedzialna decyzja. Przekonaliśmy najpierw zarząd cały, później kolegów, koleżanki radne. No i udało się. Dzisiaj otwieramy już drugą, bo niedawno otwieraliśmy taką samą wspaniałą halę w Andrychowie. Szanowni Państwo, w tej uroczystej chwili serdecznie zapraszamy do przecięcia wstępu. Zapraszamy do uroczystego przecięcia wstępu. Jana Dziubka o poświęcenie naszej hali. Zapraszamy. Drodzy bracia i siostry, zebraliśmy się dzisiaj, aby poświęcić tę halę sportową. To miejsce będzie służyć nie tylko rozwojowi ciała, ale i ducha. W tej chwili zostaną wręczone nagrody Państwu dyrektorom, także zapraszamy. Proszę tutaj jeszcze do mnie, żeby podeszedł Pan wicestarosta, to będzie Polak Sebastian.